Ty, остановись! Здравствуйте, товарищ. Otwórz drzwi, jestem tutaj, żeby dostarczyć, zaopatrzyć, wiesz, masz to, czego potrzebujesz. Ty szpion! Mnie przykrezne strzelać szpionów! O! Co? Co? Się dziwił. Siemaneczko, z tej strony Dosokawa i tacie odcinku z serii Indiana Jones i Piekielna Maszyna. Dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, robimy odcinek o Babilonie. Druga lokacja, czy długa, nie wiem. Się przekonamy, na pewno fabularnie będzie, na pewno się rozwinie fabularnie troszeczkę. No i co, idziemy. Bez zbędnego gadania. Progresujemy fabułę. Tak, mamy tutaj budę, w której siedzi DJ na dekach. Skupiony bardzo. Dobrze, niech tam zapodaje bitem. A my... Ciekawe, czy trzeba podsuwać tą skrzynię, żeby tam skoczyć. Spróbujemy tak po prostu bezpośrednio z rozpędu. Nie ma potrzeby w ogóle podsuwać. Szkoda czasu. Dobra. No i co? I z tego, co pamiętam, tu będzie fabuła, także ja się nie wcinam. I tyle. Ministerstwo przypomina towarzyszowi doktorowi Łotnikowi, że socjalistyczna teoria zaprzecza istnienie zjawisk nadprzyrodzonych. Ci aparaciki, może oni myślą, że ja tutaj szukam Boga? Możliwe, ja po prostu dekoduję ten komunikat. Szukam Marduka, jakiego Babilończycy nazywają Bogiem. Jednak on nie mieszka na niebie, a w innej przestrzeni. Co za przestrzeń? Radziecka czy amerykańska? Nie na czyjej, idiocie. To jest inny wymiar rzeczywistości, nieosiągalność. Ostrożnie, profesorze. Gdy zjawiają się pytania ideologiczne, oni często nie wątpią, jakie metody wykorzystać i jakie będą skutki. Zawiadom ministerstwo, że robimy wspaniałe postępy, zgodnie z planem. Wiemy, że prawdziwa historia czeka w pokoju tabliczek. Tam my wyjaśnimy, co się stało z wieżą i maszyną Marduka. Jesteśmy blisko. To jest sprawa czasu i cholera ideologii. Dobra, nasz rywal szuka Marduka, niejakiego Babilończycy nazywają Bogiem. Czy on go znajdzie? Wątpię. Dobra. Wyciągnijmy teraz, bo tam widziałem przeciwnika. O! Ruscy mają tu fajną operację, nawet zazdroszczę, czym jest pełno ochrony, jeśli trzymać się za. Nic nie usłyszałem. Kompletnie nic nie usłyszałem, usłyszałem tylko Ruscy. O, pieprzony. No i najlepiej, tak. O Jezus. Niedobrze, bardzo źle. Kiepska sprawa, słuchajcie. O, idzie tu! Dobrze, że się... O Jezus Maria, ale głupi. A głupi? Leczenie jakieś mam? Mamy truciznę. Część Sofii. Nie wiedziałem, że Sofia... Że Sofia jest machiną. Część Sofii. Ciekawe, która część. O, stoi dziad. Dobra, gin. Tak. Powiem wam szczerze, że sytuacja jest bardzo słaba. Armata? Nie, nie, to nie armata. Się teraz armatą nie interesuj, gościu, tylko ty szukaj życia, leczenia. Stoj na mieście! Ci poszli sobie, olali, komisyjnie. Ty! Poczyszczeni już są. Poczyściliśmy teren z tych wsiunów. Zobaczmy, co oni tu mieli. Może jakąś apteczkę czy coś? A, jest! Apteczka. Co to jest? Apteczka. W apteczkę mamy. O, trucizna. Czy powinno być... Co my tu mamy? Leki. Leki. To powinno się nazywać antidotum, a nie trucizna. Bo to się nazywa trucizna. To trucizny się raczej, wiecie, no, unika, a nie się przyjmuje truciznę. Ej, o, są apteczki. I wiecie co? Zapiszemy chyba i sobie. Co teraz? Leki. Leki. Weźmiemy ten lek. Leki. Okej, weźmiemy. Oni chyba wiedzieli, że to będzie grubo. Mówił leki, tu apteczka. Nieważne, grunże leczy.
teraz tak. Która krawędź jest płaska? Ta, dobra. O! Ciężarówki jadą prosto przez punkty kontroli. To jest mój paszport. Specjalne wycięcie dla Indiego, żeby mógł się zmieścić. Idealnie. Wszystko przemyślane. Kurna, nie widzą go. Nieźle, kurna. Na przypale. No tak, tak to jest, jak się na chama wjeżdża. Uuu, się zdziwił. Dobra. Mamy tutaj truciznę i leki. Popatrz, co mam. Leki. Leki. Kurna, ten tu pyskuje na górze. O, to jest to właśnie. Dostał kulę i uciekł. Najlepiej tak. Stój! O! Zszedł, pofatygował się. Zginął. A coś dropnął fajnego? O, kurna, biegnie tu. Leci, leci, leci. Tup, tup, tup. Jest. O! Słuchajcie. Pasjonująca walka! O! Kurna. Emocje sięgają zenitu, kuźwa. Dobra, pozwól, że to wezmę. Trzeba leki zażyć. No nie, tu się bez leków nie da. O, i dropnął leki. Co my tu mamy? Leki. Leki z apteki. Wystarczy nam teraz skrzynię przesunąć. I... wejść na górę. Nie ma miejsca dla manewrów. To co ja ci poradzę? Wejść musimy na... I tu trzeba od razu broń wyciągnąć. Bo tu był ten łazik. Gdzieś. A najpierw zbierzmy... dobra materialne. A jest! Ty opiec? No wal go! Co za typ! Boże święty! A, skończyła się amunicja! Ja cię! I on przełącza sobie, dlatego tak zjęknął. O kurde, ale słuchajcie, tu jest niezła broń. Armata? Trochę się martwię. Myślę, czy nie użyć tej dużej apteczki, bo... dla urazów apteczka. Jak się czuję urażony. I tak, musimy wziąć Beach Please. Akcja, 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 akcja! Dobrze! Uwielbiam tą akcję. Nie, mówię, no na tamte czasy to była bardzo fajna gra. Lubiłem w to grać. A tam coś kopie i kopie. Ile można kopać? Ile można tą skałkę tłuc? No do cholery jasnej, no. Ile można? Na dół. Okej. Okay. A już się chwilę zamotałem, mówię, co jest. Żadnych gwałtownych ruchów. Powolutku. Ty, idź sюда. Soluwa. Inaczej strzelaj do psa. Tak jest. Naruszyciela, my jesteśmy naruszycielem. Dobra. No i tu będzie srogo, kuźwa. No tutaj to nie wiem, jak to załatwimy. Zwykłą spluwą, żadnych tam karabinów, bajerów, szmerów, bo tu, kuźwa, już się przejechałem na tych karabinach. Dobra. Apteczkę wywalił. Najważniejsze. Leki. Leki wywalił. Od razu. Tu coś musi być za tą skrzynią. Po coś ona jest w sumie, nie?
O, to chodziło. Uwielbiam takie smaczki. I woda. Chociaż żadnych pirani nie ma w tej grze. Ani nic z tych rzeczy. Tak. Nie mamy pirani, ale mamy tlen. Chyba gdzieś konkretniej popłynęliśmy tym razem. No. Ewidentnie. Dobra, jesteśmy gdzieś dalej. Super. Będą pewne typy. To jest zły klucz. To zły klucz. Jak ja żadnego nie mam, to jest ciekawostka. To jest zły klucz. No dobra, ale tu coś jest. O nie, dlaczego wszystkie drzwi są zamknięte? Bez kitu, czyta mi w myślach, nie? Zamknięte, nie mam powodzenia. Ojku. Zamknięte, nie mam powodzenia. Zamknięte. Nie mam powodzenia. Nie masz powodzenia. O nie! Ty! Astonawisz! Ratuj ci, towarzysz. Otwórz drzwi, jestem tutaj, żeby dostarczyć, zaopatrzyć, wiesz, masz to, czego potrzebujesz. Ty szpion! Mnie przykrezne strzelać szpionów! O! Co? Co? Się dziwił. Cześć, doktorze Jones. Witamy w Babilonie. Jestem Simonem Turnerem. Pamiętasz? CIA? Sofia pracuje dla mnie. Ukradłeś koło zębate. Nasz facet z komuny nawet nie wie, że to się skończyło. Wołodnikow jest beznadziejnym naukowcem i szczerze mówiąc, on jest tępy. Dlatego trafiłeś do pułapki. Jesteś znanym fachowcem od archeologii, a ja jestem zwykłym szpiegiem. To przeprowadzę cię przez drzwi. Nawiasem mówiąc, wieś niesie, że oni znaleźli złotą statuetkę skrzydlatego boga Marduka. CIA ma muzeum? Kierują muzeum bezduszne biurokraty, jednak ja jestem kolekcjonerem. Domyślam się. Staram się przeanalizować, co tu się wydarzyło. Ogólnie tak, spotkali się we dwójkę, dwóch gości. Dwóch gości i tak. Voice actor się zagubił, bo było przez chwilę dwóch. Dosłownie. O kuźwa! Było dwóch voice actorów. Później z powrotem, słuchajcie, jeden przejął inicjatywę i obydwu podkładał, nie? O, to potraficie najlepiej, kuźwa. Biegać w kółko, gdzie biegniesz? Chodź tu. O, jest, dobra. Biegają lewo i prawo, kurna, jeszcze taka, wiecie, muzyczka tego. Podłożyć muzyczkę Benny Hilla i by pasowało idealnie, kuźwa. Gdzie ty żeś spieprzył? Stój! Stój, no stoję. Byłaś. Dobra, trafiły nam się gamonie. Na szczęście. Jestem Simonem Turnerem. To było też fajne. No ale dobra, dał nam klucz, najważniejsze. Klucz mamy. Także to są bardzo dobre wieści. A, i to są te drzwi, które tam Indy płakał, że nie ma, to nie ten klucz, mówił. Dobra, ale klucz będzie tutaj pasował. Jak ulał. Cyk. I idziemy. O! O! No nic. Wiecie, co możemy, co mamy zrobić? Tylko się odsunąć może troszeczkę. Dobra. Piękne wejście. Smoka w stylu Indiana Jonesa. O kurna, tu można zginąć. Zrobimy to w ten sposób. O! Nie! Hurra! Superowo! Elegancja Francja. Dobra. Taki ładny kamień. Taki z bykiem. Byczy kamień. Ciekawe, co skrywa. Oho! O! Myślę, że pan ocis nie wynalazł windy. Turner miał rację, mówiąc o wodnikowie. Dobry archeolog już by to znalazł.
O kuźwa. Wielka brama. Gdzieś drepcze pającur. Dobra, co my tu mamy? To są drzwi chyba. To wygląda jak drzwi dla mnie. Dlaczego one są zamknięte? Jak drzwi dla niego wygląda. No jeszcze lepiej, kuźwa. To może być ważne. Może być. Drzwi wyglądają jak dla niego. O! Jakaś chytrość. Jak to działa? Jakaś Ja myślę, że do tej chytrości część Sofii będzie pasować. O! Co powiesz? Mały prezent Sofii ma zastosowanie. O kuźwa! Cieka, źle zrobiliśmy. Bo się coś tam zastawiło, nie? A możemy przesunąć na szczęście. O. Tu jest guzik, nie? Tu jest guzik. I musimy chyba ten guzik wcisnąć. Jak się da, oczywiście. Chyba, że to się. Chyba, że to nie jest wciskalne. Nie, chyba nie jest wciskalne. No dobra, to prawdopodobnie trzeba wejść na górę. Tak jest. Wchodzimy na górę. Musiałem zajrzeć, słuchajcie, bo gram na laptopie i tutaj jest, wiecie, jakie są wyświetlacze w laptopach, że pod kątem pewnym słabo widać. I muszę czasami tak nachylić. Oho! O! Dobrze, gdzie jestem? W bibliotece na Buchadnezara? Cicho, nie przeszkadzaj patronom. Dobrze, to jest łatwe, oni są martwi już przez 1000 lat. Słuchajcie, on w pewnym momencie zaczął się ze sobą kłócić. On coś tam gadał, było cicho tam. I teraz myślę. Nie wiem, co tam się dzieje w głowie tego Indiego, ale dobra. Słuchajcie, ten etap będzie dosyć długi. Zostawię go na następny odcinek. Już tak troszeczkę się wydłużył. Także słuchajcie, dzięki, że byliście ze mną i widzimy się w następnym odcinku. Będziemy kończyć Babilon. Myślałem, że się uda w jednym odcinku go zakończyć, ale trochę trwa. Także na razie, do następnego.